Alex Kister wydał swój dokument na Twitterze, gdzie odpowiedział na część zarzutów w jego kierunku. Czytaj na zawartość pierwszego dokumentu związanego z jego osobą. W dzisiejszym odcinku przegadamy jego odpowiedzi, dojdziemy do kilku naprawdę ciekawych wniosków, a jednocześnie w dalszej części odcinka powrócimy do tematu Gubiego, czyli do RG, o którym nagrywałem dla was w styczniu, ponieważ doszło tam do kilku interesujących rzeczy, które chciałbym przegadać w tym filmie. A zacznijmy sobie od powrotu do tematu Alexa Kistera, niemniej na początek muszę przeprosić, ponieważ jego odpowiedź na cały temat pojawiła się już jakiś czas temu, a ja mówię wam o niej dopiero teraz. Przepraszam za tak długą obsuwę, przejdźmy może lepiej od razu do tematu, ponieważ czas ucieka, a lepiej późno niż wcale, prawda? O tym miałem robić długi, dedykowany materiał, gdzie miałem przejść przez wszystkie rzeczy w tym dokumencie, niemniej uznałem, że nie ma co zabierać wam więcej czasu i zanurzać was czytaniem rzeczy, które Alex sam napisał. Bo ten film musiałby trwać z jakieś 2 godziny, a mogę to wszystko streścić dla was na przykład w 10 i sprostować już ten temat na tyle, żeby nie musieć się już to dłużej bawić, bo naprawdę coraz bardziej mi to wszystko obrzydza i irytuje. I coś mi się wydaje, że cała ta historia będzie ciągnąć się trochę dłużej, mianowicie po odpowiedzi Alexa, która poniekąd wyjaśniła część zarzutów Steering Juice. Steering Juice stwierdził, że on jeszcze raz Alexowi odpowie, bo się z czymś nie zgadza i zdaje się, że oni będą się przepychać w tym internecie przez kuźwa kilka miesięcy, dając na siebie coraz nowsze doki. W związku z czym nie wiem, czy będzie sens dalej to wszystko opisywać, kiedy oni do końca nie wiedzą, czego chcą. I to wszystko zmierza w naprawdę dziwnym kierunku, niemniej najpierw przejdźmy do odpowiedzi Alexa, która pojawiła się już no prawie 2 tygodnie temu. Wszystko rozpoczyna się od słów Alexa, gdzie ten stwierdza, że Ven, czytaj Steering Juice, w swoim dokumencie, tym pierwszym dokumencie o Alexie, nakłamał dość mocno. Dodatkowo zaprzeczył sam sobie oraz stwierdził, że dokument ten był zaplanowaną próbą zrujnowania jego kariery. Następnie Alex odnosi się do jego zdaniem dezinformacji, twierdzając, że Ven oraz DB tak naprawdę są w tym samym wieku i mają ponad 21 lat. Sam Alex ma natomiast 20, czyli zasadniczo są z tej samej grupy wiekowej. Natomiast w rozmowach przytoczonych w pierwszym dokumencie pomiędzy punktem 1 a 19, Alex miał lat 19, a Ven 20. Jednocześnie podkreśla, że osobą 16-letnią była niejaka Micha, a nie DB. W następnych punktach Alex zaznacza, że jego relacja z Ven była pierwszym w jego życiu prawdziwym romantycznym związkiem, a następnie leci poprzez screeny swoje oraz screeny z pierwszego dokumentu, nadając całej sytuacji kontekstu z jego perspektywy. Wspomina o wątku swojej terapii, który pojawił się w tamtym dokumencie. Mówi, że żałuje, że już nigdy nie wznowił kontaktu z Ven po zerwaniu go. Idąc dalej, Alex odnosi się do różnych zeszytów, takich jak te z serwerem B, twierdząc, że nie traktował serwera Discord, jakby to był Tinder. Odnosi się też do wątku z DB, twierdząc, że miała ona tak naprawdę 21 lat, była dorosła i sama mogła postawić granice w ich rozmowie. Co zresztą, jak widać po screenach z pierwszego dokumentu, niby miało mieć miejsce. Jednakże patrząc na to, jakie charaktery tutaj obserwujemy, raczej oboje byli dość niezdecydowani. DB jest dorosła i powinna być w stanie zakomunikować swój dyskomfort i wyznaczyć granice. Jednocześnie uznaje, że dobrowolne interakcje online ze sobą dorosłą nie są predatorskie. Następnie Alex odnosi się do zarzutu nadużywania swojego statusu we wchodzeniu w relacje ze swoimi odbiorcami. Dlaczego moralnie potępia się kogoś z wieloma obserwującymi za randkowanie z kimś, kto ma mniejszą platformę? Jeśli tak jest, gdzie jest obiektywna granica określająca moralnie akceptowalny stosunek obserwujących w relacji? Jak osoba z dużą ilością obserwujących ma zamiar spotykać się z kimś innym? Nie jest łatwo znaleźć kogoś, kto jest ze mną zgodny, a jednocześnie ma dużą ilość obserwujących. Każdy, kto się ze mną spotyka, dowie się o moich obserwujących, zwłaszcza, że to moja praca jest związana z moim imieniem i twarzą. To nie tak, że doszło do czegoś nielegalnego, bez względu na to DB powinna mieć możliwość komunikowania swoich uczuć i nie mówić czegoś przeciwnego do tego, jak się czuje. No i w tym momencie stanowczo nie zgadzam się z Alexem, bo przecież jeżeli zachowujesz się okropnie w kierunku drugiej osoby, jeżeli jesteście w związku, czy łączy was jakakolwiek relacja, to czy jesteś popularny, czy jesteś no-name'em, nic nie zmienia. Jak zachowujesz się źle, to jest to złe. Ponieważ jeżeli chodzi o zwykły związek, to nie ma w tym nic złego, jeżeli sam jesteś popularną osobą i chodzisz z kimś, kto popularny nie jest. To raczej chodzi o twój stosunek do tej osoby i zachowanie wobec niej. Aczkolwiek tak samo nie ma to wiele wspólnego z tym, czy jesteś popularny czy nie, bo nawet jeżeli jesteś no-name'em, a zachowujesz się źle wobec swojego partnera bądź partnerki, to jest to złe. Przykładowo nawet jeżeli wchodzisz z kimś w związek na Discordzie i stanowczo przekraczasz etyczne granice, to czy masz dużo obserwujących czy nie,
niczego nie zmienia. Zarzut raczej odnosi się do tego, że Alex w tym czasie rozpoczął wiele tego typu relacji, co zresztą widzimy także i po innych dokumentach, które pojawiły się na Twitterze. I wszystkie inicjował z poziomu twórcy, a nie zwykłego gościa, którego poznajesz od tak na Discordzie. A twórca powinien być bardzo ostrożny w takich sprawach i nie rozpoczynać relacji z fanami. Tym bardziej w tak dużej ilości z taką częstotliwością. Życie prywatne czy uczuciowe, a bycie YouTuberem z dużą platformą, to powinny być dwie inne kwestie w twoim życiu. Jeżeli to mieszasz, to robisz źle i coś jest stanowczo nie tak. Alex absolutnie nie powinien zasłaniać się tym, czy jest popularny, czy nie, bo to nic nie zmienia w tej sytuacji. Plus, jeżeli podchodzisz do relacji z drugim człowiekiem w taki sposób, jaki podchodziłeś ty, pomijając nawet takie tematy jak pedofilia i tak dalej, bo nie, Alex nie ma potwierdzonych zarzutów o bycie PDF-em, to i tak, patrząc na twój stosunek do relacji, jesteś w stanie zrobić krzywdę tej osobie i totalnie wywrócić do góry nogami jej podejście do przyjacielskich relacji z ludźmi, jak i do tych romantycznych. A następnie, patrząc chociaż na część screenów zawartych przez Alexa w tym dokumencie, dokument Ven był absolutnie niekompletny pod tym względem, o jakim mówiłem w filmie. Ten też nie jest idealny, ale tamten w tak poważnej sprawie był wręcz karygodnie nieidealny. Na zasadzie macie po prostu zeskrinowane wiadomości Alexa bez kontekstu całej rozmowy. Tutaj co prawda też kontekstu całej rozmowy nie ma, ale chociażby przy tej wiadomości mamy też wiadomość od DB w odpowiedzi. Kiedy Alex sam wylewał fantazję w jej kierunku, DB twierdziła, że ja bardzo na to czekam, jestem podekscytowana. Co też totalnie zmienia wydźwięk całej sprawy, już nie patrzymy na to dłużej, jakby to Alex bardzo mocno inicjował to wszystko, tylko widzimy, że z drugiej strony ta chęć ku zrobieniu pewnych rzeczy też istniała. Patrząc na to, że DB ma mieć 21 lat. Alex odnosi się też do wątku serwera B oraz do zgromadzonych wokół niego czatów grupowych powiązanych z tożsamością płciową. Sam stwierdza, że faktycznie nieletni byli na tym czacie grupowym, niemniej to dlatego, że przecież było otwarte zaproszenie dla każdego z serwera B, który nie był jego serwerem. Jednocześnie twierdzi, że nie miało tam miejsca nic o charakterze seksualnym i nie było to w jakikolwiek sposób sugerowane nieletnim. Tylko że tutaj też pojawia się problem, bo jeżeli już tworzysz taki serwer, to przynajmniej zadbaj o to, żeby na pewno tych nieletnich tam nie było. Na przykład, jeżeli chcesz już o czymś takim gadać, ale z dorosłymi, no to na przykład załóż serwer, tylko dawaj rolę osobom, które mogą przejść głębiej, na przykład po wylegitymowaniu się i po potwierdzeniu swojego wieku. Jeżeli jesteś twórcą i dobrze wiesz, jakich widzów masz, a następnie tworzysz czat grupowy czy serwer o takiej tematyce, no to może lepiej zadbaj o to, żeby ci młodsi widzowie nie zobaczyli czegoś, czego nie powinni widzieć w swoim wieku. A jak założyłeś ten serwer, to mogłeś, a wręcz powinieneś o to zadbać. W kolejnych linijkach Alex chociażby stwierdza, że jeżeli DB jest tak bardzo podatna na wpływy i na manipulacje, to Ven całkowicie zmanipulował DB, wpływając na jej punkt widzenia na Alexa. Stwierdza również, że w momencie, kiedy to wszystko zaczęło eskalować, Alex wpadł w ogromną panikę, co spowodowało u niego nawrót myśli samobójczych. Stwierdził, że kiedy miał te wszystkie sytuacje z myślami samobójczymi czy samookaleczaniem i kiedy zrzucał ten ciężar na osobę 16-letnią, czytaj Mitche oraz na DB, w żadnym wypadku nie było właściwe i że bierze za to pełną odpowiedzialność. Sam stwierdza, że powinien był udać się do innej, zaufanej osoby dorosłej, zamiast zrzucać te problemy na DB oraz tak ciężki temat na osobę 16-letnią. Sam stwierdził, że bardzo się tego wstydzi i w żaden sposób tego nie toleruje. I to jest spoko, bo Alex faktycznie zrozumiał swój błąd, przynajmniej w tej kwestii. Idąc dalej, po licznych zawirowaniach, Mitcha, czytaj osoba 16-letnia, napisała do Alexa, że otrzymała informację, iż Ven zamierza napisać dokument o zachowaniach Alexa i upublicznić go. Później Alex twierdzi, że Ven zaczął do niego pisać po raz pierwszy, odkąd przez długi czas go ignorował, zakładając, że Alex zamierza się z tym wszystkim ukrywać i że Ven dopilnuje, aby Alex już nigdy więcej nie miał kariery. I faktycznie otrzymujemy screena, gdzie takowe wiadomości od Ven się pojawiły. Nie zamierzałem nic powiedzieć, zanim byłem gotowy i zobaczyłem twoje wiadomości dziś rano. Nawet nie wiem, czy to zobaczysz, ale zaufaj mi. Kiedy to powiem, upewnię się, że nie będziesz już miał kariery nigdy więcej. Jesteś zagrożeniem dla wszystkich i jesteś obrzydliwą osobą. Nie jesteś dobrą osobą i nie obchodzi mnie, jak bardzo jest ci przykro. Nic nie usunie szkodliwego wpływu, jaki wywarłeś na moje zdrowie psychiczne przez większość 2023 roku. Ven, czy możemy najpierw o tym porozmawiać? Nie próbuję się ukrywać przed niczym, staram się zacząć od nowa. O czym tu rozmawiać? Właściwie lepiej, żebyś mógł się wytłumaczyć. Nie możesz zacząć od nowa, jesteś cholernie głupi.
I to są wiadomości z 1 stycznia 2024 roku, na 2 miesiące i troszkę przed pojawieniem się dokumentu Venn. Jednakże tego typu teksty z takim mocnym grożeniem w stronę Alexa są niesmaczne w takiej sytuacji. I mówienie o upewnianiu się, żeby Alex już nigdy więcej nie miał kariery w internecie, brzmi naprawdę okropnie w kontekście tego wszystkiego. Jednakże też rozumiem, skąd mogło się to wziąć. Następnie Alex stwierdza, że chciał, żeby jego życie seksualne było prywatne, ale jego słowa zostały przekręcone i sam doszedł do wniosku, że wszystkie jego dyskusje z ludźmi na temat jego płci miały seksualne intencje. Sam stwierdza jednak, że mimo tego zamieszania jego intencją nigdy nie było żerowanie i uwodzenie ludzi. Co też można by podpiąć pod wątpliwość, patrząc na co niektóre jego wiadomości z innych screenów. Idąc do odpowiedzi na kolejne zarzuty, Alex odnosi się do wieczoru z grami 18+. Sam stwierdza, że miało być to wydarzenie tylko dla osób powyżej 18 roku życia, gdzie padać mogły chociażby żarty, czy mógł występować humor dla osób dorosłych. Osoby młodsze nie miały tam mieć wstępu. Co też jest takie trochę dziwne, patrząc na to, że wcześniej jakoś Alex widocznie nie zadbał chociażby o niepojawienie się nieletnich na jego czacie grupowym odnośnie tożsamości płciowej. Następnie już w ostatnich linijkach dokumentu Alex głównie odnosi się do tych wszystkich wiadomości Venn, typu upewnia się, że już nigdy więcej nie będziesz mieć kariery, gdzie możliwie pokazuje motywację Venn na zasadzie: ten gościu zniszczył moje zdrowie psychiczne w 2023 roku, więc w 2024 zniszczę mu karierę, puszczając dokument na jego temat. Następnie dochodzimy do zakończenia dokumentu, gdzie Alex na początku stwierdza, że całkowicie uznaje jego wady jako partnera, twórcy i osoby jako całości. Stwierdza, że wielokrotnie spieprzył sprawę i popełnił wiele błędów w ocenie sytuacji. Poddaje również pod wątpliwość wspomniany przez Venn cel publikacji tego dokumentu, jakim miał być ostrzeżenie innych przed Alexem, a biorąc pod uwagę jego wiadomości odnośnie niszczenia kariery, faktycznie można mieć z tyłu głowy, że ta motywacja mogła być trochę inna. Sam stwierdza, że nigdy nie używał swojej mocy przeciwko komukolwiek, ale że może z tego wyciągnąć jedną lekcję. I jest to to, że musi zmusić się do zaprzestania jakichkolwiek interakcji w internecie z kimkolwiek, z kim nie musi, a powinien zaprzyjaźnić się z kimś na żywo i znaleźć romantyczne relacje w prawdziwym życiu. I do tego możemy podejść dwojako. Po pierwsze, jest to dobry wniosek, ponieważ tego typu relacje na Discordzie, no jak widzicie, mogą kończyć się w bardzo różny sposób. I w gruncie rzeczy bywają bardzo niebezpieczne, kiedy taka osoba jak Alex, czy ta osoba strasznie niezdecydowana, niezahamowana i nieznająca granic, wejdzie w interakcję z jakąś osobą, to może dojść do kilku niespodziewanych sytuacji. Niemniej, czy Alex po tym wszystkim powinien wchodzić w relacje z kimś w prawdziwym życiu, nie zmieniając swojego zachowania i stosunku, to też poddałbym pod wątpliwość, bo tu głównie rozchodzi się o problematyczne zachowanie Alexa. I czy w rzeczywistości zachowałby się w ten sam sposób, czy być może powstrzymałby się, a druga strona nie ucierpiałaby na tym. Już pod sam koniec dokumentu Alex apeluje, aby nie nękać, nie atakować, nie zatrzymywać Venn czy innych osób, które występują z oświadczeniami lub nikogo powiązanego z tematem. Sam mówi, że nie toleruje takiego zachowania. Plus sam dodaje, że dla nielicznych zainteresowanych The Mandela Catalog nie zmierza w tym kierunku, jakim ludzie twierdzili, że zmierza, czytaj ku końcowi. Sam stwierdza, że chciałby w pewnym momencie kontynuować serię, aczkolwiek na jakiś czas musi dać sobie z tym spokój. I to jest cały dokument i powiem tak, jest on zrobiony dobrze. Alex faktycznie odnosi się do zarzutów w jego kierunku, sam wykazuje też swoje własne wobec Venn. Przeprasza też za to niektóre zachowania, które uznał za złe, co jest jak najbardziej spoko. Niemniej problem leży w tym, że różnych zarzutów wobec niego jest siłą rzeczy trochę więcej. I pojawiło się trochę więcej dokumentów, do których też powinien się ustosunkować, a nie tylko ten powiązany z Venn. I cóż, w jakim kierunku to dalej pójdzie? Strzelam, że Alex nie odniesie się do reszty. Jeżeli zrobi, to byłoby to spoko, aczkolwiek no, nie wydaje mi się. Patrząc na to, że to jest tylko jednostronna odpowiedź z pominięciem pozostałych dokumentów, jest to bardzo słabe. I patrząc na to, że Steering Juice już sapie się w internecie, że odpowie wkrótce, no coś strzelam, że oni mogą się ciągnąć z odpowiedziami przez trochę dłuższy czas. W zasadzie Venn chyba tak łatwo nie odpuści. Mam wrażenie, że nim trochę bardziej kieruje tutaj żądza jakiejś zemsty, ponieważ sam stwierdza, że Alex zniszczył jego zdrowie psychiczne w 2023 roku, więc teraz musi odpłacić mu się zniszczeniem jego kariery. Strzelam, że cały ten teatrzyk jeszcze trochę potrwa. Niemniej skupiając się już tylko na Alexie,
co możemy powiedzieć po tym wszystkim? Alex robił złe rzeczy w internecie, wchodził w relacje w bardzo toksyczny sposób. Niemniej uważam, że absolutnie nie powinniśmy nazywać go na przykład pedofilem, a niektórzy tak robią. To jest złe, na maksa krzywdzące i nikt bezpodstawnie nie powinien mieć przyszytej takiej łatki do siebie. Ostatecznie myślę, że cała ta drama jest naprawdę bardzo dziwna. Na zasadzie mamy tutaj bardzo wiele osób, które nie są do końca zdecydowane. Same do końca nie wiedzą, czego chcą. Podchodzą dziwnie do bardzo wielu kwestii, a później zaczynają się kłócić. Gość powinien na pewno, przynajmniej na pewien czas, zniknąć z internetu, a jeżeli już miałby wrócić, to absolutnie bez nawiązywania kontaktów z fanami, plus na pewno powinien przepracować cały ten temat z jakimś terapeutą i dojść do wniosków, które zmieniłyby jego zachowania. To do drugiej strony, Wen też nie zachował się w porządku. Zasadniczo nikt w tej dramie nie jest ani dobry, ani zły, oni wszyscy są niezrozumiali. Także tak, myślę, że z mojej strony to przynajmniej na dłuższy czas ostatni statement odnośnie całej tej dramy. Z Mandelą nigdy sam do końca nie byłem w stanie się polubić i raczej tak pozostanie. Sam przynajmniej na dłuższy czas mam tego mandelowego dołka trochę dość. I ogólnie w ten sposób ten dokument dobiega końca. Alex mówi, że Mandela będzie kontynuowana za jakiś czas, tylko ten sam trochę tego czasu musi sobie dać. Słabe jest to, że Alex odniósł się tylko do jednego dokumentu, a cała reszta nawet nie została tutaj liźnięta, ponieważ tam te zarzuty wobec niego również wymagają jakiegoś komentarza z jego strony. Niemniej coś mi się wydaje, że już możemy odpowiedzi przynajmniej na to od niego nie dostać, niemniej byłoby naprawdę fajnie. Ja coś czuję, że ta drama będzie ciągnąć się przez długi czas, patrząc na to, że Wen już pruje się, że odpowie na jego dokument i w ogóle będzie odpowiedź. I coś mi się wydaje, że jest taki scenariusz. Do lipca, sierpnia będą się wymieniać nawzajem dokumentami. Jak coś się zmieni, to poinformuję was w jakimś innym odcinku. My zobaczymy, co przyniesie przyszłość. I tak swoją drogą zobaczyliśmy, co przyniosła, ponieważ w styczniu nagrywałem film o Gubim. Gubi to było ARG, analog horror o tytułowym Gubim. O Gubim nagrywałem już dla was w styczniu tego roku. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmu, to obejrzyjcie go przed zobaczeniem tego segmentu, bo to będzie update, a podstawowe informacje macie w tamtym filmie. W każdym razie od naszej ostatniej wizyty w świecie Gubiego pojawiło się kilka odcinków, a także Gubi zyskał po pierwsze sporą popularność, ale również ziomka, tego zielonego kolegę, który wydaje różne dźwięki. Za chwilę bardziej zapoznam was z tym tematem. Niemniej najprościej mówiąc, Gubi to analog horror powiązany z bajką dla dzieci z tytułowym Gubim, który jednak nie jest takim przyjaznym stworkiem, jak mogłoby się wydawać, a tak naprawdę jest przykrywką dla gościa, który za pośrednictwem tej bajki porywa dzieci w pewnej okolicy i wygląda tak. Tak, to jest taki nowy William Afton. Od mojego pierwszego materiału na temat Gubiego pojawiło się co najmniej kilka nowych odcinków, a wielokrotnie prosiliście mnie, abym przyjrzał się także i nim. A korzystając z okazji, zrobimy to dzisiaj. Ostatnio zatrzymaliśmy się na odcinku, gdzie Gubi uczył się kształtów, a kolejnym odcinkiem jest ten, gdzie Gubi uczy się zwierząt. Zanim Gubi przejdzie do tematu, odhacza kilka zadań z listy odnośnie bycia tym niepokojącym ziomkiem z bajki dla dzieci. Między innymi wypowiadając niezrozumiałe zdania takie jak... Dodatkowo w kilku momentach pojawiają się teksty na ekranie, które mają określoną treść taką jak: pochłonęły mnie myśli o nim, jego wybryki rozgrywają się na żywo w moim umyśle. Nazwa wyczarowała obrazy śmiechu i radości, niewinności i zdumienia. Było to ucieleśnienie samego dzieciństwa. Latarnią w świecie pochłonionym ciemnością, cynizmem i zwątpieniem. Był przejawem moich własnych pragnień i aspiracji, istotą, która chce zaistnieć, sadząc nasiona kreatywności w żyznej glebie mojego umysłu. W głębi duszy wiem, że to on pociąga za sznurki, wplatając się w tkankę mojej rzeczywistości do momentu, póki nie zapomnę czasów, kiedy nie był częścią mnie. Byłem jedynie naczyniem, kanałem, przez który ta enigmatyczna istota zachęcała samą siebie do istnienia. Następnie Gubi przechodzi do swoich ulubionych zwierzątek, takich jak kotek, czy piesek, czy na przykład człowiek. Tak, ulubionym zwierzęciem Gubiego jest człowiek, ponieważ jak sam to argumentuje, wszystko co ma zęby jest tak naprawdę zwierzęciem. I w tym momencie na ekranie pojawia się wiele naprawdę chorych wstawek, takich jak wnętrze ciała człowieka z płodem wewnątrz, czy znane z poprzednich odcinków plakaty powiązane z dziećmi, które mężczyzna stojący za Gubim porwał.
Chociażby dowiadujemy się o dziewczynce, która zaginęła 3 stycznia 2024 roku, która po raz ostatni widziana była w swoim domu, ubrana w różową piżamę, a jej rodzice Jamie i Albert Lang twierdzą, że po raz ostatni była widziana, kiedy oglądała telewizję w ich domu. I dobrze wiemy, co tam oglądała, jeżeli zaszły tego typu okoliczności. W tle słyszymy różne niezrozumiałe krzyki i w ten sposób odcinek dobiega końca. Najprościej mówiąc, to jest taki typical Gubi moment. Z tą różnicą, że w międzyczasie, jak Gubi odwala, mamy teksty od kogoś. I zdaje się, że osoba, która prowadzi tutaj narrację, to albo jakieś dziecko, które oglądało Gubiego w telewizji, po czym Gubi je porwał, albo jakaś osoba pod bardzo mocnym jego wpływem. Kojarzymy się to trochę z Candle Cove, to jest taka gigastara creepypasta o programie telewizyjnym dla dzieci, które jakoś się hipnotyzował, czy coś takiego. I tutaj czuję taką totalną analogię, na zasadzie Gubi staje się częścią ciebie, im dłużej go oglądasz. Kolejny odcinek to Gubi uczy się rzeczy, tylko problem w tym odcinku jest taki, że Gubiego nie ma w swoim studiu, tylko słychać jakieś stękanie w tle. Oczywiście w pewnych momentach pojawiają się konkretne szyfry, tylko problem znowu jest taki, że to nie jest zwykły szyfr, tylko to jest jeszcze trudniejszy szyfr od tych poprzednich, z poprzednich odcinków, ponieważ ktoś, kto za to odpowiada, łączy ze sobą szyfr liczbowy z szyfrem literowym. Ja wiem, że najpewniej tego się tak nie określa, ale mniej więcej wiecie, o co mi chodzi. Jest to ciut bardziej zaawansowane szyfrowanie. Ten odcinek jest dziwny, najprościej mówiąc, ponieważ nic się w nim nie dzieje, poza jakimiś naprawdę strasznie zaszyfrowanymi wiadomościami, które mi osobiście całkiem ciężko rozszyfrować. Niemniej, jeżeli wy jesteście w stanie sobie z tym poradzić, to napiszcie do mnie na Instagrama Mondarex, a ewentualnie na maila, którego w tym momencie widzicie na ekranie. Będę naprawdę mega za to wdzięczny. Tak czy tak, w związku z tym filmem pojawia się jeszcze jeden, który jest niepubliczny i ludzie dokopali się do niego na Reddicie. I on też początkowo zdaje się nie mieć żadnego sensu, ponieważ Gubi mówi wyrazy, które są absolutnie niepowiązane ze sobą. Niemniej istotne są tutaj pierwsze litery tych wyrazów, które razem tworzą logiczny już ciąg słów. Pomysły rodzą się w umyśle. Wpuścił mnie, ja przez niego wpuściłam siebie. Większe świnie mają mniej zębów, mniejszym jeszcze wyrosną. Jak ucztuję na zębach, jak ucztuję na zębach, jak ucztuję na zębach. Następnie Gubi zniknął na pewien czas i powrócił z dwoma filmami ze swoim nowym kolegą. W pierwszym odcinku po dłuższej przerwie Gubi uczy się dźwięków. Ma też swojego zielonego kolegę, który wydaje te dźwięki. I oczywiście przez większość odcinka uczą się, a pod koniec odcinka pojawia się sporo chorego gówna. W tym momencie dowiadujemy się o kolejnej ofierze, niejakim 14-letnim Joshua Lenardzie, który po raz ostatni widziany był w czerwonym t-shircie oraz szarych dresach. I zaginął. I chyba wszyscy bardzo dobrze wiemy, kto za jego zaginięcie odpowiada. Pojawił się też jeszcze jeden odcinek, gdzie Gubi uczy się jedzenia. Część z tych kodów udało się rozszyfrować i mają one takie treści jak: gdzie jesteśmy? Zapytała Sofia. Jesteśmy na pięknej łące, wyszeptała Michelle. To nie jest łąka, odpowiedziała Sofia. Oczywiście to są imiona pewnych ofiar Gubiego, których dowiedzieliśmy się wcześniej. Jeżeli uważnie patrzyliście na Gubiego, to zęby są tutaj dość często poruszonym tematem. Gubi o nich mówi, często pojawiają się w tych liczowych sekwencjach, a nawet pod koniec niektórych odcinków widzimy opowieści o małym ząbku. I co interesujące, animacja z tym zębem naprawdę istnieje. Ma tytuł Dementors: A Fable i powstała, żeby pokazać dzieciom, jak dbać o zęby. Generalnie wątków zębowych w tej całej serii jest dość sporo i myślę, że odnosi się to do tego, że Gubi bardzo często o tym mówi. Gubi porywa dzieci, a dzieci mają więcej zębów niż dorośli. I w sumie nie wiem, gdzie prowadzi to dalej, bo do końca nigdzie nie zostało to wytłumaczone. Niemniej Gubi coś do tych zębów ma, on lubi zęby w jakiś sposób. Jestem tylko ciekaw, gdzie prowadzi to dalej. Na kanale Gubiego pojawił się jeszcze jeden materiał powiązany z jedzeniem. Niemniej on też zbyt wiele poza zębami to do tej fabuły nie wprowadza. Niemniej na przestrzeni tych odcinków zobaczyliśmy jeszcze kilka innych przebitek na gościa w masce Gubiego, który tak jakby przemawiał do ludzi na scenie. I spotkałem się z teorią, że to brzydko wygląda jak takie przedstawienie dla ludzi w latach 70. Możliwe, że już wtedy gościu, który w tym momencie jest Gubim z telewizora, działał jako Gubi na żywo. I sam w jakiś sposób omamiał ludzi, porywał ich, a później, no nie wiem, na przykład wyrywał im zęby czy coś. A obecnie w jakiś sposób przetransferował swoje poprzednie działanie na ludziach na żywo, na działanie na dzieci przez telewizję, bo dzieci mają więcej zębów czy coś.
Nie wiem, jest to ciekawe, na maksa pokręcone, niemniej jeszcze nie wiemy ultra wielu rzeczy, żeby w ogóle podjąć tutaj jakąś dyskusję moim zdaniem. Jeżeli co do Gubiego pojawi się trochę więcej informacji, to oczywiście poinformuję was o wszystkim w kolejnym materiale za czas jakiś, kiedy trochę się tego nazbiera. W każdym razie macie na to czekać, bo Gubi zdecydowanie ma potencjał i chciałbym zobaczyć, jak ta historia dobiega końca.